Za tym, co wiedziałem, że czytałem Warłama Szałamowa, którego my wszyscy kochamy, jest to jedno z największych literatur drugiej połowy XX wieku. I to, co zobaczyłem, było dla mnie porażające. Powiem panu jedno zdanie, panie doktorze. Mianowicie zobaczyłem, że ludzie wybierają do miejsc zagłady niewiarygodnie cudowne krajobrazy. Mianowicie ta ilość sopek, tych wezuwiuszy, między którymi płynie jakiś strumień bezustanny wody cieknącej, znany mi z filmów Andrzeja Tarkowskiego. I bezustannie jakieś obozy, które nazywały się wyjątkowo romantycznie. Ten się nazywa Bachantka. Pani mówi o seksie dzikim. Inny obóz nazywał się Czarne Kamienie, inny nazywał się Don Jose, Rodrigo, Carmen. To były takie sekcje, w które ja nagle trafiłem do jakiejś wielkiej literatury z nieprawdopodobnym pejzażem i ze zdjęciami, które my Polacy znamy. Mianowicie ogromne sterty butów po ludziach, ogromne sterty, czyli chyba magazyn. Potworny karcer. Czyli zdjęcia z Oświęcimia. Tak? No to były zdjęcia, które ja widziałem w Oświęcimiu, znaczy filmowałem kiedyś, ale zobaczyłem tam sterty butów, sterty garnuszków, sterty misek. Wreszcie znajdujemy pomieszczenie bardzo zorganizowanego życia seksualnego, to znaczy dom burdel tak zwany, czyli miejsce życia seksualnego, miejsce agitacji. Okazało się, że ja zaczynałem zauważać, że to było społeczeństwo. Jak mamy wychowanie, jesteśmy na operze za 3 grosze, możemy powiedzieć, że jest to opera za 3 kopiejki. To znaczy tam był i punkt agitacyjny, i miejsce do karceru, i miejsce do zabijania. Niedaleko Butelgyczagu mieściła się tak zwana piątkowa rozstrzeliwalnia ludzi, o którym tutaj pani ładnie w swojej książce również pisała. Czyli, że to było zorganizowane społeczeństwo. No, teatr. Hierarchia. Do dziś żyje w Bagadanie Kozin, wielki tenor, już dziś z głosem nie tenora, który po prostu został aresztowany z moskiewskiej opery, żeby śpiewał, ponieważ struktura wymagała również i życia teatralnego. Oglądałem zdjęcia wizytacji. W Magadanie, w muzeum mają zdjęcia z wizytacji ludzi, którzy pomagali im zorganizowaniu tego państwa. Notabene wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który Wallace wizytuje to. Wallace. Okazało się, że trzeba było zrobić im występy, trzeba było zrobić przyjęcie, trzeba było pokazać, że tu wybitni ludzie dobrowolnie również przyszli. Czyli ta struktura to jest społeczeństwo. Znaczy wielkie oszustwo. Pańskie słowa, wielkie oszustwo. W tym znaczeniu, że to było oddzielne państwo. Jakie były pańskie pierwsze myśli, pierwsze wrażenie, jak pan przybył na Kołymy? Co pan miał w głowie? Czy pan myślał o tym, że trafił do piekła? Czy to było zupełnie coś innego? Proszę pana, no ja się starałem nie myśleć. Ja się starałem dostać kawałek chleba. Gdybym zaczął myśleć, to bym oszalał. Trochę wody trzeba było dostać, bo koło beczki, jak przywieźli wodę, to się tam tłukli o tą wodę. Trochę chleba trzeba było dostać. Nie zawsze tą pajkę się dostało. Czyli żyło się z dnia na dzień? Proszę? Żyło się z dnia na dzień. Żyło się z dnia na dzień. Obok takich relacji, jak relacja pana Stanisława, nie można przejść obojętnie, nawet dzisiaj, po wielu, wielu latach budzą one w nas wszystkich grozę. Nazywam się Skendo Antoni. Na Kolymie przesiedziałem 11 lat. Mój numer obozowy 826. No mam w głowie imię, Boże Boże. Czasem nocami nie śpię. Czasem się przypominają się różne. Czasem sny są nieprzyjemne. Czasem były takie sny, że mnie i żony zalewają na wagon i wiozą na Kolymy. I moje córka, bo ona tam z dziećmi drogą, małe dzieci. Takie sny. Tam wszyscy zginiemy. Nocą wstaję, siadam do fotela, herbatę robię i uspokajam się. Nazywam się Jan Klak. Na Kolymy był 5 lat, a w zasadzie po całej Rosji 11 lat odsiedziałem w lagru. Kolyma cudna planeta. 12 miesięcy zimy, a stalne lato. 12 miesięcy tego zimy, a reszta lato. 12 miesięcy to tylko rok. Tu się znajduje Magadan.
skupisko zła i złota. Zależy kto co lubi. Tereny te nad Kołymą to są duże pokłady złota. Tu jest jednocześnie duży cmentarz kości ludzkich, które zostały przywiezione, ale im się nie udało wyjechać. Nazywam się Waldemar Pomaski. Moje nazwisko na Kołymie to był numer E2946. Piękny krajobraz, górzysty, lisisty. Nawet nie wiedziałem, że taka Kołyma, cudowna jak planeta, istnieje w ogóle w Związku Radzieckim. Po prostu wieźli nas do lagów. Powiedzieli, że będziecie pracować na rzecz Związku Radzieckiego, ponieważ Związek Radziecki jest wykrwawiony po wojnie i naprawdę kada para rąk jest na wagę złota. I to wszystko. Nas przywieźli 200 osób do tego obozu, tam do tej kopalni, to odkrywkowa kopalnia była. A na wiosnę zostało się jak 50-60 i to tych młodych ludzi. Ja między innymi przeżyłem tę tragedię. Tam codziennie w ogóle, to można powiedzieć, było wynosili. Codziennie, to nie było tego dnia, żeby tam nie wynosili, bo to żywo siło, to kopalnie w ogóle żywo siło pracowali i tak dalej. Ani kto się mówi tutaj PHP czy jakie, tam nie było nic w ogóle. A tam zginie, to zginie, tam nikt nie odpowiadał za tego. Bezprawie. Temperatura zimna wymagała dodatkowego jakiegoś jedzenia, tłuszczu zero. Więc rano to był kawałek śledzia i 35 deko chleba. Chleba w pojęciu umownym. To nie był chleb, to był kit. Wciąż byłem głodny, bo organizm był wycieńczony. Czasem było tak, że przychodzili do roboty, do kuchni. Co robić? Kotle skrobać, bo tam te kotle potężne, żeliwne, takie 300 litrów, 200 litrów, to tam z dołu ta kasza ta się przypali. To my tam szliśmy, skrobaliśmy i to jedliśmy, takie przypalone. Bo to było już coś. Jak coś udało mi się zwędzić, to wtedy byłem najedzony. Cały czas o jedzeniu. Cały czas o jedzeniu. Wszystko by zrobił, bo dalej patrzę, żeby wykopić ten rów, tam będzie kilo chleba i kostka masła, to by kopał by. Żeby tylko do tego dokopać. To było, i rozmowa była, jak to przed wojną mu się gotowała zupa, jak to fajnie było, te pierożki i kiedy mu ślina ciekła. To jest coś strasznego było.